W dzisiejszych czasach nikt już nie mówi marki. Słyszę to, to brandy, brandy i brandy. Arigato! Z Baruszok Polska. Skąd takie japońskie przywitanie, zapytacie? Ano, dzisiaj będziemy mierzyć się z Japanese Cocktail, który, jak sama nazwa wskazuje, nie ma w sobie żadnego japońskiego składnika. Więc skąd ta nazwa? Jest czerwiec 1860 roku, a my jesteśmy w Nowym Jorku i to właśnie wtedy zakończyło się pierwsze historyczne, dyplomatyczne tournée japońskich dygnitarzy po Stanach Zjednoczonych. A do powrotu do domu, do kraju kwitnącej wiśni, zostało im kilka tygodni. Cóż więc robić? Oczywiście chcieli zgłębić kulturę Stanów Zjednoczonych. A co? Stany Zjednoczone miały najlepszego do zaoferowania? No oczywiście, że koktajle. A przypadek, bo to na pewno był przypadek, sprawił, że wszyscy zatrzymali się w hotelu dosłownie 200 metrów od baru najbardziej uznanego nowojorskiego barmana, no i też jednego z najbardziej uznanych w historii, czyli profesora Jerry'ego Thomasa. Przypadek, bankowo przypadek. Podsumujmy, pierwsza w historii japońska dyplomacja odwiedza jednego z najbardziej uznanych barmanów w mieście, a zaraz w kraju, a potem na świecie, który zaraz wyda swoje pierwsze wydanie How to Mix Drinks. Czy taka chwila nie zasługuje na koktajl? I nie był to byle jaki koktajl, ponieważ znalazł się właśnie w pierwszym wydaniu How to Mix Drinks 2 lata później, czyli w 1862 roku. I właśnie takie chwile sprawiają, że ja nie mogę doczekać się już degustacji, dlatego do dzieła zróbmy ten koktajl. Japanese Cocktail to drink mieszany. Potrzebujemy więc naszą szklanicę barmańską, do której wlewamy po kolei 50 ml brandy, dosłownie łyżkę syropu migdałowego, oraz kilka kropel esencji ziołowo-kwiatowych Peisho. Całość oczywiście wymieszajmy. Oj, to będzie pyszne. Teraz dodajemy lód i mieszamy około 15-20 sekund. Po wymieszaniu koktajl przelejmy do schłodzonego szkła koktajlowego. Ja mam tutaj takie fikuśne. Bardzo podoba mi się kolor, który jest pomarańczowo niejednoznaczny. W sensie taki przyjemny, bardzo ładny, trochę pomarańczowy, trochę brązowy. Czy nawijam bez sensu? Tak. Dlatego kończmy aromatyzacją i dekoracją za pomocą skórki z cytryny. Klasycznie skórka posłuży nam jako przyjemny efekt wizualny. I oto jest, specjalnie ode mnie, dla Was, Japanese Cocktail. A jak smakuje? Kochani, Jerry Thomas to był jednak profesor. Bo niby mamy składniki, które są ze sobą sprzeczne. Przecież syrop migdałowy to jest raczej właśnie ten składnik koktajli słodko-kwaśnych, tropikalnych, a nie mocnych, wytrawnych. Wręcz mógłbym powiedzieć nowoorleańskich, no bo mamy brandy, mamy Peisho Bitters, które wszakże były właśnie wynalezione w Nowym Orleanie. A ta mieszanka i to połączenie jest po prostu sztosowe. Wytrawne, z nutą orzechów, z taką delikatną mleczną nutą, ale też oczywiście bombą cytrusową. Nie oszukuję za sprawą skórki cytrusowej. Ja Wam serdecznie polecam i mega dzięki, że byliście ze mną przez ten odcinek. Pamiętajcie, żeby klikać po więcej filmów, ale też obserwować kanał za pomocą subskrypcji. A jeżeli chcecie więcej, zerknijcie na moją książkę, link w opisie
może Wam się spodoba. Ja tymczasem żegnam się z Wami i do następnego mieszania.